Członkowie Małej Akademii Strażaka po kilkumiesięcznym profesjonalnym przeszkoleniu zaczynają uczyć swoich rówieśników, jak nieść pomoc drugiemu człowiekowi i jak ratować życie innym. Niebawem do wszystkich szkół z terenu województwa świętokrzyskiego trafi spot edukacyjny, jaki mali strażacy nagrali wspólnie z ratownikami medycznymi i policją. Akademia Małego Strażaka w Brynicy powstała z inicjatywy Dariusza Śliwy, prezesa zarządu gminnego OSP w Piekoszowie, a zarazem prezesa OSP w Brynicy oraz dyrektora brynickiej szkoły Tomasza Gruszczyńskiego. Młodzi druhowie przez kilka miesięcy uczyli się ratowania ludzkiego życia pod ich okiem. Teraz uczą swoich rówieśników, jak ratować innych. Strażacy z Akademii Małego Strażaka będziemy uczyć udzielania pierwszej pomocy, czyli sztuczne oddychanie, masaż serca, układanie chorego na noszach, transport. Oraz w ramach takich pokazów włączamy w to elementy tak zwanego ćwiczenia bojowego z takich zadań typowo strażackich, czyli rozwijanie, spinanie węży, pokonywanie toru przeszkód, ławeczki. Ma to na celu trochę takie urozmaicenie tych zajęć, a jednocześnie sprawdzenie też sprawności fizycznej i takiego ogólnorozwojowej. I tak, i dziś jeszcze przećwiczyliśmy i daliśmy pokaz, jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona ewakuacja z pomieszczenia zagrożonego. I te zajęcia dzisiaj odbyły się pierwsze tutaj w Górkach Szczukowskich, natomiast ruszamy już do innych szkół w naszej gminie, żeby dzieci mogły się zaprezentować, a szkoły, żeby mogły skorzystać z tego, co te dzieci już tam co się nauczyły. Mali strażacy podczas odwiedzin w innych szkołach dają pokaz ratownictwa medycznego i resuscytacji. Pokazują też, jak prawidłowo włożyć poszkodowanego na deskę ratowniczą i przetransportować. Prezentują również pokaz sprawności na torze przeszkód i prawidłowe przeprowadzanie ewakuacji podczas pożaru. Zgodnie z zapowiedzią wystartowaliśmy. Górki Szczukowskie, pierwszy nasz punkt. Tu zaczęliśmy naszą naukę pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad przepisów PEPOSZ. Dziś Górki Szczukowskie, za tydzień Piekoszów, no i ruszamy w trasę. Oglądający prezentację umiejętności młodych strażaków za każdym razem są pod wielkim wrażeniem. Trudno jest reanimować człowieka? Bo bardzo jest wielki stres, jak na przykład się to robi na żywym człowieka, inaczej na przykład na plastikowym. Czy po takiej akcji wy już nie będziecie się bali podejść i pomóc człowiekowi? Myślę, że nie. Myślę, że dobre rozwiązanie dla dzieci, dla uczniów szkół piekoszowskich. Akademia Młodego Strażaka, która powstała w Brynicy, bardzo dobrze funkcjonuje, patrząc na ich działalność i ich zaangażowanie tych dzieci, które tam są, młodych druhów strażaków. Widać, że robią postępy, ale również angażują się społecznie. Nagrali program, który promuje bezpieczeństwo, czy też wskazuje ścieżki ratowania w stanach zagrożenia życia, czy też zdrowia wraz z świętokrzyską policją. Ten program będzie oczywiście udostępniany dla wszystkich w sieci internetowej. Natomiast w tej chwili tutaj od szkoły w Szczukowskich Górkach, od szkoły podstawowej w Szczukowskich Górkach rozpoczęta jest akcja i podczas tej akcji, podczas tych działań pokazują uczniom, można powiedzieć, że uczniowie uczą uczniów, jak ratować życie właśnie w stanach zagrożenia tego życia, jak ratować zdrowie drugiej osoby. Po kilkumiesięcznym przeszkoleniu mali druhowie z Brynicy okazali się być tak świetnie wyszkoleni, że zostali zaproszeni do wzięcia udziału w nagraniu spotu edukacyjnego, który już po wakacjach trafi do szkół województwa świętokrzyskiego. Niektórzy robili reanimację, tak zwane RKO, a niektórzy byli przy desce, a niektórzy byli po prostu od toru. Powiem szczerze, że nie było trudno, nie było łatwo. Spot będzie potem rozpowszechniany w szkołach województwa świętokrzyskiego. Ma promować i pokazywać, jak ratować, żeby się nie bać ratować. I nie ukrywam, że dostaliśmy ciekawą propozycję z komendy teraz wojewódzkiej policji i najprawdopodobniej pod koniec czerwca nasze dzieciaki będą udział brały w nagraniu. Znowu bezpiecznych wakacji, taki temat ma być.
Bardzo się cieszę. Cieszę się, że dzieci się cieszą i że się uczą dzięki temu. Członkowie Akademii Małego Strażaka z Brynicy już w czerwcu osobiście rozpoczęli przekazywanie nabytych umiejętności swoim rówieśnikom z innych szkół na terenie gminy Piekoszów. W nowym roku szkolnym rozpoczną szkolenia dla uczniów z gmin ościennych.